Kamil, wygrywamy 2-1 z Ruchem Chorzów. Emocje do końca, ten rzut karny, to była nerwówka w końcówce. No na pewno, no ale no, takie mecze się gra. Jesteśmy po tym meczu pucharowym, w środę graliśmy. Chcieliśmy dzisiaj mecz wygrać i udało się, wygraliśmy. A fajnie, że do końca trzymaliśmy też kibiców na pięciu, udało się i cieszymy się z tego. Telesawski mówił wczoraj na treningu, tak już na tej odprawie kończącej trening, że to będzie ciężkie spotkanie, żebyśmy tak nie podchodzili do tego meczu z takim łatwym nastawieniem, że wygramy. No naprawdę dzisiaj było trudno. No na pewno, no Chorzów to jest bardzo dobry zespół, czy Nowak, czy Przybecki, którzy grali w Ekstraklasie, się też dobrze zagrali, ale myślę, że dzisiaj byliśmy drużyną lepszą, bo mieliśmy więcej sytuacji, mogliśmy wcześniej strzelić te bramki i myślę, że byśmy wcześniej prowadzeni mieli. Zapytać się Ciebie, czy nie mogę w kilku sytuacjach uderzać na bramkę, bo tak się wydaje, że nawet jakbyś miał pustą bramkę, to i tak byś szukał partnera. No wiem, nie. Już teraz będę na treningu to próbował, muszę dawać szabę. Jeszcze chcę koledze podać, ale to w szatni z trenerem będę rozmawiał na ten temat. Mamy lidera, no to na pewno jest fantastyczna rzecz dla naszego zespołu. No tak, no cieszymy się z tego, no ale my schodzimy na ziemię od razu. Jeszcze nie gramy to co chcemy grać. Mam nadzieję, że jeszcze lepiej będziemy grali. Fajnie, że to idzie i jedziemy do tych z głową do góry, będziemy walczyć o górną półę. Dzięki wielkie.